Powiatowy piknik rodzinny zorganizowano na terenach zielonych Powiatowego Centrum Sportu. W sobotę to miejsce obfitowało w mnóstwo atrakcji. Organizatorom zależało, by można było się tu bawić całą rodziną. Na scenie młodzi artyści śpiewali po polsku, ale także po ukraińsku. Na scenie do tańca zagrzewał Crazy Gang. Ich taneczne kawałki przypadły do gustu zgromadzonej publiczności, która chętnie ruszyła do tańca. Raz, dwa, trzy i wy! Pięknie, naprawdę cudownie, moi drodzy. Młodzi mieszkańcy powiatu świetnie odnaleźli się w sportowej części tego wydarzenia. Tu dla nich specjalnie przygotowano boiska do unihokeja, piłki nożnej, specjalne tory przeszkód i biegi. Ogromnym zainteresowaniem najmłodszych cieszyły się wszelkiego rodzaju dmuchańce. By skorzystać z tych atrakcji, trzeba było nieco potrenować cierpliwość. Było też coś dla fanów nietypowego wysiłku. Chętni mogli zmierzyć się z mistrzem gry w szachy, Emilem Osińskim, trenerem w uczniowskim klubie szachowym Jedynka w Bełchatowie. Na stoiskach bełchatowskiego starostwa i nadleśnictwa młodzież mogła wykazać się wiedzą z ekologii i zagrać na przykład w koło fortuny. Na powiatowy festyn zaproszono także koła gospodyń wiejskich, które przygotowały domowe wypieki, pasztety, kiełbaski, swojski smalec i kiszone ogórki. Nad bezpieczeństwem uczestników pikniku dbali charytatywnie druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ludwikowie.